Wiadomości o zgonach gwiazd polskiego show, biznesu zawsze przynoszą może łez i żałobę. Co, jednak, gdy dojdzie do nadgorliwości dziennikarzy? Cała Polska zamarła po informacji o odejściu piosenkarki. Prawda nie jest jednak tak prosta. Joanna Rawik swoją wokalną przygodę zaczęła od występów w kabarecie dziennikarzy Kaczka. Później dołączył go grupy jazzowej, a z czasem rozwijała karierę, śpiewając po klubach. Popularność zyskała w latach 60. -tych. każdy znał jej niski głos z licznych festiwali i konkursów muzycznych. Jej talent doceniali nawet za granicą, a ona sama napisała utwór do filmu Ostrożnie Yeti w reżyser Andrzeja Czekalskiego. Choć jej życie zawodowe układało się bardzo dobrze, prywatnie nie było już tak kolorowo. Piosankarka myślała, że odnalazła miłość na całe życie. Związek okazał się jednak ogromnym błędem, który doprowadził kobietę do ostateczności. Jej historia cudem nie zakończyła się tragedią. To, co stało się w najgorszym momencie jej życia, było prawdziwym ciosem. Związek piosenkarki z aktorem Ignacym Gogolewskim był prawdziwą sensacją. Oboje byli znani w branży, a wokół ich relacji z czasem narastało coraz więcej plotek. Joanna Rawik była szaleńczo zakochana. Mówiła. Że partner był pierwszym mężczyzną, który prawdziwe ją odkrył On dostrzegał we mnie znacznie więcej niż wszyscy pozostali Kropka Ignacy był pierwszym mężczyzną, który mnie odkrył i uświadomił moją duchową głębię Mówiła w rozmowie z głosem Wielkopolski Niestety związek szybko przestał być sielanką W tym samym wywiadzie mówiła o trudnej i toksycznej miłości Bardzo przeżyła rozstanie z aktorem Joanna Rawik wpadła w głęboką depresję, co mogło zakończyć się tragedią. W rozmowie z portalem, złota scena wróciła pamięcią do nieudanej próby samobójczej. Miałam w swoim życiu głęboką depresję, która się zakończyła na szczęście nieudanym samobójstwem, wyznała. Artystka trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Gdy lekarze walczyli o jej życie, spotkał ją okrutny cios. Cała Polska zamarła po wiadomości, która wypłynęła do prasy. W momencie, gdy życie piosenkarki wisiało na włosku, po całym kraju przeszła wiadomość o jej śmierci. Nadgorliwość dziennikarzy z ekspresu wieczornego sprawiła, że fani artystki zaczęli przeżywać już żałobę. Na szczęście udało się ją odratować. Po latach przyznała, że informacja nie była całkowicie spreparowanym fakeniusem. Joanna Rawik przeżyła bowiem śmierć kliniczną. Wiem, jak mnie potem z tej śmierci klinicznej wyratowali. Miałam na pierwszej stronie gazety nekrolog. Joanna Rawik nie żyje. Pamiętam: Lucjan Kiedryński był w Szczecinie i przeczytał w ekspresie wieczornym, że ja nie żyję. I to nie był fakenius, tylko gorliwy dziennikarz. A mnie odratowali, wyznała. Piosenkarka doszła do siebie i zaczęła życie od nowa. Weszła za mąż za olimpijczyka. Rekordziste w pływaniu: Marka Petrusewicza. Udało jej się również pogodzić z byłym partnerem. Numery telefonów zaufania dla osób zmagających się z kryzysem psychicznym: 116 123 bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny cały tydzień w godzinach 14.00, 111 bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny cały tydzień w godzinach 12.00 sieddziesi22, centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego bezpłatny i czynny całą dobę 226350954 telefon zaufania dla osób starszych czynny w poniedziałki środy i czwartki w godzinę 17.00 20,0000800108108 bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinę 14,00 20,00 źródło złota scena, głos wielkopolski